dobry Państwu, nazywam się Zbigniew Kajęcki. Wraz z żoną prowadzimy 12-hektarowe gospodarstwo w Magierywoli Kowarki. W 2009 roku zrobiłem po prostu pierwszy kompost mój z mikroorganizmami. Zrozumiałem, że chcę mieć taką ziemię jak na tym kompoście, żeby dominacja pożytecznych mikroorganizmów dominowała w mojej glebie i był proces próchnicotwórczy i odnowić tą zasobność tej ziemi w mikro i makroelementy. Długofalowe działanie, bo mówię, czwarty, piąty rok dopiero widać jakieś zmiany. Na przykład w uprawie czereśni, której mamy około 3 hektarów, doznaliśmy w tym roku dopiero odpowiedniej jakości tych owoców, które są o dużo lepsze niż w konwencjonalnej uprawie. Dzisiaj właśnie kończymy dwie odmiany czereśni, Sumita i Wandę. Został jeszcze nam tutaj rządek odmiany późniejszej, która około tygodnia do dwóch tygodni zacznie dojrzewać. Zbiory, mówię, przeszły spokojnie, nie było problemów z brunatną zgnilizną w czereśniach, nie było problemów z pękaniem. Zaczęliśmy używać dużo kompostów. Dzisiaj komposty mamy koło, jedna pryzma jest koło 150 ton, tutaj jest 200, na jeszcze jedno pole jest koło 250 też ton. Tą materię organiczną odbieramy też, mówię, z przetwórni, na przykład tutaj w Potyczy, która zajmuje się produkcją soków. To jest odpad liście, to jest odpad od produkcji właśnie tych przez przetworzenie tych jabłek. Te liście przywozimy z powrotem do siebie, do gospodarstwa, kompostujemy ich z mikroorganizmami. Z tego powstaje wspaniały kompost, w którym jest życie biologiczne bardzo, bardzo na wysokim poziomie. W 2010 roku, tak, o tych mikroorganizmach już troszeczkę wiedziałem, było zaszczepienie systemu korzeniowego, czyli było podane szybko do systemu korzeniowego M-Pharma Plus w dawce 10 litrów na 1000 litrów. Do korzenia taki zabieg był zrobiony świdrem wodnym, żeby dotrzeć jak najszybciej do systemu korzeniowego. I oczywiście za chwilę była euforia, bo te jabłonki zaczęły rosnąć, tak? Więc zrozumiałem, że życie biologiczne musi być na wysokim poziomie. Dominacja tych pożytecznych mikroorganizmów nad tymi patogennymi, które chcą zawsze, za wszelką cenę nas zniszczyć. We wszystkich uprawach zaczęły po prostu zanikać, goić się zgorzele. Czyli ten problem rakowacenia drzew, który był do tej pory w bardzo dużym stopniu, zaczyna wracać wszystko do normy, czyli te drzewa będą zdrowe, są, leczą się po prostu. Pamiętam, jak się wchodziło na czereśnie i człowiek zawsze był zielony od tych pni. Stosując środki chemiczne, drzewa były piękne, wysterylizowane. Dzisiaj, tak jak widzimy, taki zielony nalot, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, tak? To jest właśnie antagonista do chorób skóry. On robi zasadę zajętego krzesła. On tutaj jest, nie szkodzi drzewu, ale patogeny, rak bakteryjny, nie ma gdzie usiąść po prostu. Dzisiaj jak gdzieśkolwiek grzebniemy, wszystkie gałązki, patyczki, które leżą w glebie, zaczynają proces humifikacji, czyli mikroorganizmy przerabiają to z powrotem na próchnicę, czyli zaczyna się robić obieg tej materii organicznej, która jest rozdrobniona, gałęzie, liście, bardzo szybko przerabiają się na próchnicę. To jest właśnie ten proces próchnicotwórczy, który kiedyś był, a stosując coraz więcej chemii, zanikł po prostu z braku życia biologicznego w glebie. Stosując mikroorganizmy robią odpowiednie pH dla danego gatunku roślin, co jest rzeczą niesamowitą. Czyli musimy też ograniczyć wapnowanie gleby do zera praktycznie. Nie było bardzo kogo się dowiedzieć w tej materii jeszcze właśnie w sprawie tych mikroorganizmów, jak to stosować. Ja sam się uczę ciągle, próbuję różne dawki, różne połączenia. Teraz ostatnio to właśnie jest super połączenie, są mikroorganizmy z kwasami humusowymi. To są organiczne nawozy, które można stosować z mikroorganizmami, to jest pożywka dla nich wręcz. I efekty są coraz lepsze, tak jak mówię, ten rok pokazał, że czereśnie naprawdę są super jakości, nie ma problemów z tą brunatną zgnilizną. W gospodarstwie również mamy porozwieszanych sporo budek lęgowych, które są dla tych małych ptaszków, które też pomagają zjadać jakieś tam mszyce, zwójki.
żeby ograniczyć też te zabiegi. No po prostu trzeba posłużyć się naturą, bo tak było kiedyś, a mówię, w monokulturze, jeżeli tu dookoła sady, te ptaki nie mają też gdzie się zasiedlać, tak? Tu akurat nie mówię o tych szpakach, które nam tutaj psotują. Mamy jeden z największych uli murarki ogrodowej. To jest bardzo fajna ta pszczółka, jak już wcześniej wspominałem. Ona ma dosyć krótki cykl rozrodczy, bo wychodzi przed kwitnieniem i około 1,5-2 miesięcy sobie lata zatyla te nasze kwiaty. Jak widać, to też ma ogromny wpływ na plon. Tak jak widać na tym liściu, to jest działanie mikroorganizmów. One tak wyniszczają parcha jabłoni, czyli czasami nawet nie będzie potrzeba zabiegów na rośliny, bo rośliny, jak odzyskają swój system immunologiczny, potrafią samoczynnie wyniszczyć parcha jabłoni. Tu jest właśnie, to jest działanie mikroorganizmów, że one otaczają nawet najmniejsze zasiedlenie parchem jabłoni. Pożyteczne mikroorganizmy otaczają go, odcinają mu drogę rozwojowi i ten patogen się nie rozwija. Część świata nauki tutaj nie chce o tym mówić. Nie wiem, czy to polega też na biznesie, ale myślę, że nie powinniśmy być oszukiwani w ten sposób, że wapnowanie i nawożenie wysokie mineralne da efekty. Mikroorganizmy mają naprawdę wielkie zastosowanie i myślę, że stosując ich, będziemy mieli tylko co roku to lepiej, nie gorzej. Tak jak stosując chemię, to widzę, że ta spirala z chemią się nakręca coraz więcej, a coraz więcej problemów jest. Z mikroorganizmami zauważam, że im dłużej, tym jest coraz łatwiej, coraz lżej. Ta ziemia do uprawy też robi się inna i myślę, że nie zrezygnuję, bo włożyłem w to dużo pracy. I efekt trzeba osiągnąć tak, jak był zamierzony, czyli podnieść ten poziom próchnicy do 3, może 5 mi się uda, nie wiem. Ma być tak jak w lesie. Nikt nie sypie, nikt nie nawozi, a rośnie. To będzie właśnie, jest moim celem i myślę, że to mi się uda. Chętnie się podzielę moją wiedzą i doświadczeniem w stosowaniu pożytecznych mikroorganizmów i zapraszam do mojego regionalnego centrum mikroorganizmów w Magierowej Woli.